Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny poradnik symulatora maszyna. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak uruchomić Impulsa 36. WE jest to model 049. 049 w malowaniu Polregio. Więc tak, przejdźmy do rzeczy, nie przedłużając. Załączymy sobie baterię. Włączę Wam tu podpowiedzi. Załączymy baterię. Klikamy lewym klawiszem myszy. Po czym baterie nam się pięknie ładnie załączą. Teraz przechodzimy i wyłączamy sobie SHP. Robimy to tutaj czuwakiem. Nie wiem, czy tylko u mnie, ale ten wyświetlacz jakoś dziwnie działa. Raczej nie powinien on tutaj wyglądać, jak wygląda. No ale dobrze. Dzieje się to tylko tak u mnie, może u Was, drodzy Państwo, będzie lepiej. Tu nam się systemy wszystkie włączyły. Uruchomimy sobie radyjko. Po czym przejdziemy tutaj na wybór pantografu. Jest to nowa rzecz. Jedynka to jest pantograf numer 1, czyli pantograf przedni. Dwójka to jest pantograf tylny. No i 1 plus 2 to są obydwa pantografy. No i teraz się uruchomimy na pantografie tylnym. I aktualnie przechodzimy sobie na nasz fotel. I podnosimy sobie wybrany pantograf. Klikamy lewym klawiszem. I pantograf, jak widzicie, się podnosi. Sprężarka pantografów zaczęła działać. Po czym załączymy sobie wyłącznik szybki. Również klikamy lewym klawiszem myszy na tą dźwigienkę. Wyłącznik szybki się załączy. Jest załączanie. I jest gotowy do jazdy. Po czym klikamy kontrolkę hamulca zespolonego. Przewód nam się zacznie popełniać aż do 5 barów. Klikamy i przytrzymujemy oczywiście. Jeszcze chwilę trzeba mu dać. Możemy również dźwignię hamulca przestawić na minus 1 jako luzowanie. I czekamy sobie chwilkę, aż ciśnienie dojdzie do odpowiedniej wartości. A to czerwona lampka zgaśnie. Wtedy możemy puścić klawisz. Tu dajemy w pozycję 0. Dajemy kierunek naprzód. I tu mamy jazda ze stopniem, jest aktywna. Mamy tu. Wtedy po prostu się, jak mamy włączone stopnie, to podczas kiedy otwieramy drzwi, się one wysuwają. Niestety nie mam Państwa jak tego zaprezentować. Na tej mapie nie ma żadnej stacji. Niestety. Ale zaufajcie mi, że tak jest. Jeżeli chcemy otworzyć drzwi, klikamy sobie tutaj i wtedy zezwalamy pasażerom na ich otwieranie manualne, czyli sami sobie klikają w ten tu oto klawisz i wtedy drzwi się otwierają. My niestety nie możemy tego zrobić. A tym klawiszem je zamykamy. Następnie, jeśli chcemy ruszyć w ogóle tym składem, hamulec postojowy sobie luzujemy. I kółkiem myszy lub klawiszem plus i minus na klawiaturze numerycznej nadajemy moc i ruszamy. I również kółkiem myszy zaczynamy hamować. Jak widzicie, wszystko działa prawidłowo. Jeszcze zapomniałem Wam przedstawić tym
programatorem świateł łączamy sobie nasze światło, tak? Które występują w impulsach. Więc w tym miejscu mam nadzieję, że opowiedziałem wszystko o tym składzie, co powinniście wiedzieć, aby móc im jechać, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, papa.